Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Kebus. Jeszcze na wstępie powiem, że zbliżamy się do 700 subów, więc na 700 subów zrobimy sobie giveaway i giveaway zrobimy sobie na tą powiedzmy MP9, ponieważ jest bez tradebana. Także możecie sobie 2 Zico 36 za free zgarnąć, a myślę, że wygranemu na pewno jeszcze coś dorzucę. Najwyżej z magazynu coś wyciągnę, więc naprawdę warto się tym zainteresować. Także po wbiciu 700 subów będzie na pewno jakiś giveaway. A teraz przechodzimy już do odcineczka. Także witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy sobie właśnie o Sztokholmie i o tym, że Sztokholm to była naprawdę udana inwestycja. Dla osób, które je skupowały masowo, już teraz tak naprawdę jest moment, kiedy oni mogą to sprzedawać. Więc wejdziemy sobie w Sztokholm 2021 i wszystko po kolei sobie zobaczymy. Także sobie przechodzimy. Okej. Dobra. Także no naklejki autografów po 5 groszy powiedzmy nie będę omawiał. No jest to rzecz zbędna, wiadomo, że tutaj na przykład poszło w górę. Ale no nie oszukujmy się. No nie, to nie jest to. Przejdźmy inaczej, do mojego ekwipunku. Tak zrobimy. Także. Dla osób, które, tak jak powiedziałem, inwestowały w Furię, mogą być teraz zadowolone. Spójrzmy na cenę Furii. 7,27. Spójrzmy na wykres, jak poszedł w górę o godzinie 12 a.m. Czyli była to najprawdopodobniej północ, bo to jest 24, więc jest to północ. I o północy kosztowało to 8,29. Teraz trochę spadło. Ale Furia przekroczyła barierę. Wcześniej wiadomo, że dużo kosztowała, ale przekroczyła już barierę 8 zł, co mnie osobiście jako inwestycję, jako że mam 3 Furie, bardzo mnie to cieszy. I teraz mówię tak. Ja Furię. Dla mnie Furia Holo to jest naklejka, która jest bardzo podobna do Kato 2019. Która jest podobna do Kato 2019 Furii. Także sobie zobaczymy Furia do tej naklejki. Dlaczego? Mieni się właśnie we wszystkie strony, jest taka kolorowa, wiecie, ładnie wygląda. No moim zdaniem jest to coś tego typu. Co prawda inaczej trzeba na to patrzeć, bo ta naklejka kosztowała 30-29 zł najmniej. No czyli była dosyć droga. No ale wiadomo, jakby high input, high reward. Myślę, że wiadomo o co chodzi. Jeżeli chodzi o pojemniki, to one również wzrosły. I tutaj chyba najbardziej, w sumie nie wiem. Dobra, widzowie, tak muszę niestety przeglądać, nie mogę na pełnym ekranie, bo wyskakują mi jakieś reklamy i muszę je wyłączyć, więc wejdźmy sobie w właśnie tutaj pojemniczek. Także zaliczył on kolejny pik i prawie sięgnął 4 zł, więc osoby, które je kupiły nawet w tym piku i sprzedały je dzisiaj, i tak wychodzą z bardzo dużym profitem. Także ta kapsuła dalej ładnie się tutaj prezentuje. No i mam nadzieję, że jeszcze będzie rosnąć, dlatego że zawiera właśnie naklejkę tą Movistar Riders, którą ja posiadam. I ja po prostu, będąc z wami szczery, liczę, że te moje naklejki, jeszcze mam w magazynie bardzo dużo furii zwykłych, bo one też, to jest dosyć clean naklejka, jedna z lepszych paper naklejek. Mam tutaj też Astralis, 70 groszy. Po prostu liczę, że te naklejki Furii powiedzmy dobiją nawet do 5 dych, coś takiego, i wtedy je będę sprzedawał. No na to liczę. Czy tak będzie? Zobaczymy. Ale na takie rzeczy liczę. A jak to będzie? Szczerze nie wiem. Czas pokaże. Ale już wydaje mi się, że jest to naprawdę dobra inwestycja. Bo zobaczcie, że kapsuł na rynku jest aż 60 tysięcy. Znaczy aż. Jest 60 tysięcy, co w porównaniu do RMR-ów jest naprawdę małą liczbą. A 60 tysięcy to wcale nie jest taka mała liczba. A kapsuła chodzi już po złoty 80. Także naprawdę spoko. No tu wiadomo, że jest mniej. Ale i tak to się naprawdę ładnie prezentuje. I wreszcie podoba mi się to, że jakby kapsuły zawsze szły do góry. Ale teraz też naklejki idą do góry. Także bardzo, bardzo, bardzo mnie to cieszy. Że właśnie inwestycja w naklejki wreszcie ma szansę oddać. A dla osób, które je skupowały, już oddała. Zobaczcie, że Movistar Riders podrosło czterokrotnie. 3 złote, 3 razy 4, 12, nawet 13, 4,5, nie, 4,5, 4 i coś podrosło, także naprawdę, naprawdę jest to niesamowity wzrost.
No i powodzenia wam wszystkim życzę w tych inwestycjach. Mam nadzieję, że jakoś tam wam pójdzie. No i chyba to by było na tyle. Chciałem wam tak przedstawić, pogadać, że naprawdę wreszcie nam się udaje. Także życzę jeszcze raz udanych inwestycji i wszystkiego dobrego. Subujcie, lajkujcie. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.